Jeżeli będziesz trzymać się kurczowo tej starej drogi, tego wszystkiego, do czego musisz się zmusić i przymusić, to ta droga będzie ściągać cię w dół. Będzie ci coraz ciężej i coraz trudniej. Będziesz się oddalać od twoich marzeń i od tego pięknego, lekkiego, szczęśliwego życia. Jeżeli puścisz to stare i otworzysz się na to nowe, co jeszcze jest pod takim wielkim znakiem zapytania, to możesz mieć pewność, że będzie to właściwa droga, pełna szczęścia, spełnienia, radości i obfitości. I siły wyższe dokładnie dzisiaj przez naszą 137. ceremonię chcą ci dodać odwagi. Puść to stare, co już do ciebie nie pasuje, co jest gotowe do ścięcia, bo to jest normalne prawo wszechświata, prawo ziemi. Coś odchodzi, coś nowego się pojawia. Jeżeli jednak popatrzysz na większość ludzi w twoim otoczeniu, na twoich znajomych, przyjaciół, rodzinę, to zauważysz, że wielu ludzi chce za wszelką cenę coś zatrzymać. Coś, co już odejść powinno. I ich życie jest pełne cierpienia, bo trzymają się tego kurczowo. Zawodów, których nie lubią, do których muszą się przymusić, zmusić. Wstają rano i idą do pracy, której nienawidzą. Życie pełne cierpienia. Trzymają się kurczowo starych przekonań, tradycji, wzorów. Boją się tego nowego. Mimo tego, że ich życie jest pełne cierpienia, właśnie przez to, że trzymają się czegoś, co już odejść powinno. Czasami tak kurczowo trzymamy się różnych związków, ludzi, którzy również już do nas nie pasują. Próbujemy ich zatrzymać za wszelką cenę, bo boimy się, że będziemy sami. Boimy się otworzyć na to nowe i piękne. Nie ma się jednak czego bać.